Kasia niewiadoma jest faworytką i widzimy, ta trasa jest taka właśnie pod nią, bo tutaj będzie decydowało to, jak kto jeździ po górach, jak jeździ po górach. Tutaj jest wyścig typowo dla górali. No i myślę, że Kaśka tutaj pokaże, że też powalczy, tak jak Rafał, tym bardziej, że są z tego samego klubu, są góralami, świetnie jeżdżą po górach i myślę, że też będzie walczyła o medal.